Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witam, szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, Rosjanie koncentrują wojska na granicy z Ukrainą. Według przedstawicieli Unii Europejskiej, a także rządu ukraińskiego, na granicy może być już nawet 150 tysięcy żołnierzy. No właśnie, panie profesorze, czy Rosja przeprowadzi kolejną militarną operację wobec Ukrainy? No tego nie wiemy. Oczywiście są różne spekulacje, różne oceny tej sytuacji. Jedni twierdzą, że to jest demonstracja siły i próba zdiagnozowania, do jakiego stopnia Ukraina jest w stanie odpowiedzieć. A pamiętajmy, że ma ona rozliczne problemy i konflikt wewnętrzny. On się potęguje, bo jest kryzys gospodarczy związany z lockdownem i ten kryzys z kolei powoduje osłabienie władzy centralnej w Kijowie na różne sposoby i też no, pytanie jest, na ile to państwo ma w sobie siły finansów, ażeby odpowiedzieć. Jeśli ta odpowiedź byłaby marna lub jeśli by rzeczywiście udało się znowuż na zasadzie wojny hybrydowej wygenerować jakiś konflikt na wschodzie czy na północy, jak przy okazji Donbasu, no to można się posunąć, można w jakiś sposób pewne rzeczy dalej robić. Pytanie oczywiście jest drugie, czy Rosja nie przekroczy kolejnej granicy, na przykład nie zdecyduje się na regularną wojnę. Przy czym to jest zawsze ogromne ryzyko. Pamiętajmy, że Rosja prowadzi wielowektorową politykę w różnych częściach Eurazji, również w relacji z Chinami, również jest mocno zainteresowana tym, co się dzieje na północy. Przypomnijmy, cała sprawa Arktyki, na południu kwestie krajów islamskich. Więc na przykład spotęgowane sankcje, bo takie mogłyby nastać, mogłyby ją dużo kosztować. Więc wydaje mi się, że na tym etapie oni wariantowo testują reakcję po pierwsze Ukrainy, a po drugie Zachodu. Bo pamiętajmy, w tym Zachodzie coś się zmieniło. To znaczy zmieniła się władza w Ameryce. Mamy do czynienia z Joe Bidenem, którego się ocenia jako prezydenta o słabym zdrowiu, a więc również nie mogącego dobrze reagować i takiego, który no, w jakiś sposób dawał pewne sygnały takie niejednoznaczne w stosunku do Rosji no, po ewentualnego potrzebie resetu czy dogadania się, więc Rosjanie mogą no, sugerować czy żądać uregulowania chociażby sytuacji w Donbasie na swoją korzyść, czy uznania aneksji Krymu, czy też jeszcze dalszych terytoriów. Lub po prostu, no, mi się wydaje, że oni przynajmniej wiele celów sobie stawiają w zależności, co się uda osiągnąć. Nawet takie coś jak chaos na Ukrainie jest już czymś, co z ich punktu widzenia jest celem wartościowym. Panie profesorze, właśnie wielu ekspertów zwraca uwagę, że być może to jest tylko taka taktyka straszenia zastosowana przez Władimira Putina. Mamy tutaj wypowiedź generała Filipa Bridlowa, to był szef, dowódca wojsk, sił NATO w Europie. I pan generał mówi, że tak, jeszcze 3-4 dni temu wyglądało to przede wszystkim właśnie na pokaz siły, ale teraz sytuacja się zmienia i tutaj generał zwraca uwagę, że pojawiła się artyleria, zaopatrzenie, a nade wszystko szpitale polowe, więc to może właśnie sugerować, że tutaj szykuje się coś poważniejszego niż dotąd sądzili eksperci i obserwatorzy. No tak, tylko pytanie jest, dlaczego NATO, dlaczego Stany Zjednoczone, dlaczego Zachód w ten sposób prowadzi od jakiegoś czasu politykę w stosunku do Ukrainy. No oczywiście to, że tam nie ma uzbrojenia zachodniego, że się Ukrainie tego nie sprzedaje, czy się nie dozbraja tego kraju na różne sposoby, w tym względzie nie ma takiej bardzo mocnej pomocy, to jest najprawdopodobniej dlatego, żeby nie drażnić Rosji, żeby Rosja nie odpowiedziała na to. Tylko pamiętajmy, że Rosjanie już są w Donbasie i są na Krymie, więc to oni są agresorami. I problem fundamentalny jawi się następująco. Czy Ukraina ma prawo do obrony? Jeśli ma prawo do obrony, to ma prawo do zakupu broni. Oczywiście no, nie mówimy o broni jądrowej, mówimy o broni konwencjonalnej. Ma prawo do pomocy w tym zakresie. Jeśli tego się odmawia, no to daje się sygnał jasny, że Rosjanom, że
no cóż, no skoro taka jest sytuacja, to znaczy my możemy się posunąć dalej. I oni próbują. Jeśli teraz się nie uda, to będą próbować za lat kilka, bo tam jest strategiczny cel, jasno określony, te ziemie, te dawne republiki sowieckie o takim ruskim rodowodzie, czyli Białoruś, Ukraina, nie mają wrócić, jeśli nie wprost pod panowanie rosyjskie, to absolutnie mają się dostać w ich strefę wpływów. Oni definiują Ukrainę jako, prawda, kraj absolutnie pobratymczy, jako wręcz część Rosji. W tym względzie no te oczywiście opisy i oceny Zachodu są ważne, aczkolwiek no pytanie, co w związku z czym, jak reagować. I jeśli ktoś myśli, że z Rosją się rozmawia z pozycji argumentu lub z pozycji jak gdyby nie drażnienia jej, tylko zachowywania pewnego spokoju, czy też niepomagania Ukrainie, jeśli że to spowoduje, że Kreml nagle stwierdzi, no to cóż, to my wobec tego, ponieważ oni mają dobrą wolę, to i my okażmy dobrą wolę. Taka dobra wola jest oznaką słabości, a słabość przez Kreml absolutnie będzie wykorzystana, jeśli coś mieści się w ich celach strategicznych, a tu absolutnie to są ich cele strategiczne. Panie profesorze, Politico podaje, że Biały Dom rozważa możliwość wysłania dodatkowej broni na Ukrainie. Jest możliwość sprzedaży tej broni. Chodzi głównie o amunicję, pociski przeciwpancerne. Pana zdaniem to dojdzie do skutku? I gdyby to się stało, to w jaki sposób to zadziała na wyobraźnię Władimira Putina? Tak, znaczy w tym sensie jest to w tej chwili Amerykanie, no, znaczy ta wojna nerwów dzieje się nie tylko na linii Moskwa-Kijów, ale również na linii Moskwa-Waszyngton. Bardzo ważną jest rzeczą, co zrobi Biden. Putin rozezna go na tym przykładzie w różnych innych dziedzinach, bo tu jest czteroletnia kadencja prezydenta, więc on chce wiedzieć, z kim ma do czynienia w wielu innych sprawach, które będą jeszcze dotyczyć tych relacji wzajemnych, i testuje jego słabość lub siłę. Natomiast rzeczywiście to otoczenie Bidena reaguje, przynajmniej w sensie werbalnym, przynajmniej w sensie deklaratywnym. Na Morzu Czarnym tam pojawiły się jakieś statki amerykańskie i tak dalej. Jeśli rzeczywiście ta broń zaczęłaby na Ukrainę docierać, no to Rosja już przeżyła swój Afganistan. Pamiętajmy, że tam ugrzęźli i na długie lata, i Afganistan stał się takim początkiem upadku Związku Radzieckiego. Więc oni to nie są w polityce, Rosjanie nie są idiotami. To są bardzo racjonalni ludzie, aczkolwiek działający wedle standardów imperialnych, ale wszystko diagnozują w sposób niezwykle precyzyjny. Więc jeśli zdiagnozują, że napotkają na siłę, która jest w stanie na tyle im zaszkodzić, że to będzie długofalowo miało swoje skutki, to się cofną. Panie profesorze, dzisiaj Władimir Putin miał wystąpienie przed parlamentem rosyjskim i w kilku momentach pogroził no właśnie komu? Mówi tak: organizatorzy wszelkich prowokacji zagrażających zasadniczym interesom naszego bezpieczeństwa pożałują tego, co zrobili, tak jak już dawno niczego nie żałowali. No tu chodzi o różne prowokacje. Myślę, że to się dotyczy i Ukrainy, i myślę innych państw. Czy to jest takie straszenie na potrzeby też może kampanii wyborczej, bo też niedługo będą wybory prezydenckie w Rosji? No oczywiście, że to jest straszenie. Słowa nic nie kosztują, można je wypowiadać. Pamiętajmy, że tutaj też Turcja zachowała się dosyć ciekawie, jednoznacznie, sugerując poparcie dla Ukrainy, wsparcie jej, więc myślę, że tu Rosjanie patrzą, jak to wszystko się układa w tej mozaice geopolitycznej. W interesie Turcji oczywiście nie jest to, ażeby nad Morzem Czarnym umocniła się Rosja i spychała gdzieś i zagrażała interesom tureckim. Więc w tym względzie oczywiście Putin tak to czyta. No cóż, pamiętajmy, są wydalani dyplomaci z różnych krajów. Pamiętajmy, wcześniej byli wydalani dyplomaci unijni, oprócz Polaków, ale byli wydalani też nawet dyplomaci niemieccy. W tej chwili mamy tę wojnę taką nerwów z Czechami. Więc no, na różnych frontach. Przy czym rzeczywiście, jeśli Zachód by okazał tutaj pewną stanowczość i jedność, to no, oczywiście, że może bardzo szybko Rosja czy wojsko rosyjskie mogą znaleźć się w Kijowie. To nie jest od strony militarnej
wielki problem. Natomiast wielkim problemem wówczas będzie to, jak to dalej utrzymać. Co z wojną partyzancką, co wreszcie z potęgowanymi sankcjami, które mogą się pojawić. No chyba, że Rosja diagnozuje, że to jest ostatni moment. Jeśli teraz nie zadziałają, to później będą mieli jakiś większy problem. Albo że diagnozują, że napięcie i wojna handlowa chińsko-amerykańska jest już na takim poziomie, że może się przerodzić wojnę kinetyczną, konwencjonalną, więc w tym względzie trzeba to wykorzystać. No tam, ale moim zdaniem najprawdopodobniej oni rozważają wiele scenariuszy. Po prostu wojna nerwów, jakieś tam przepychanki, wojna hybrydowa, być może jakieś walki przygraniczne, a potem spróbują to, co było trójkątem normandzkim jakimś, prawda? Spróbujemy się dogadać. Mhm. Jeśli próbujemy się dogadać, wejdą w to prawdopodobnie Amerykanie, pewnie wejdą Niemcy, będą się pchali Francuzi, no i nagle Rosjanie powiedzą, co nasze, to nasze, a co wasze, to negocjujmy. No oni tak zwykle robią, czyli negocjują na przykład zawieszenie broni na linii demarkacyjnej gdzieś tam w Donbasie, ale nie wycofują się jak gdyby chociażby z Krymu i nie wycofują się z tamtej przestrzeni, uznając, że skoro już są, no to jest już ich, a dyskutujmy o tym, co jeszcze mogą uzyskać. Taki będzie cel, chyba że tu zderzą się ze ścianą. Ale to całkowicie. Ale panie profesorze, czy to jest możliwe, aby się zderzyli ze ścianą? Czy jest możliwa jedność Zachodu? No Europa ma dość ambiwalentny stosunek do Rosji. Wiadomo, chodzi o interesy, chodzi o nośniki energii, chodzi o różne dobra i tak dalej. Gdyby prezydentem Rosji nie był Władimir Putin, ale na przykład Nawalny czy ktoś podobny, można sobie to wyobrazić. On miał też cele imperialne. Czy wielu polityków tak. O takim miękkim obliczu ma również cele imperialne. To już dzisiaj Zachód nie by manifestował brak jedności, bo dzisiaj przynajmniej nie manifestuje braku jedności, chociaż widać wyraźnie, że Amerykanie chcieliby Rosję wciąż powstrzymać, widząc, że to może grozić ich interesom w Eurazji. Niemcy sami nie wiedzą, co robić. Tu interesy Nord Stream, tu z kolei no, jest Polska tylko buforem, a dalej już jest pewien rodzaj destabilizacji, zagrożenia, więc nie wiedzą, czy grać na Amerykę, czy na Chiny. Troszkę się tak chwieją i wahają. A Francuzi to najchętniej by się dogadali z Rosjanami, czy Włosi. Zawarli jakiś układ, dostali jakiś dostęp do korzystania ze złoży w Arktyce, złóż mineralnych. I tyle. Oni w ogóle nie rozumieją i nie chcą zagrożenia rosyjskiego jako takiego. Więc tylko, że problem jest taki. Putin gra bardzo ostro. Niewyobrażalnie ostro na wielu odcinkach. Więc to wizerunkowo osłabia Rosję wbrew pozorom, bo powoduje, że trudno tego Putina popierać. Nawet w tych bo to propagandowo, wizerunkowo nie jest nie do utrzymania. Panie profesorze, jak rozwinie się pana zdaniem sytuacja z Czechami? No takiego kryzysu między tymi państwami dawno nie było. Czesi zawsze mieli jakiś sentyment do Rosji. I jak to też właśnie wpłynie na odbiór Rosji w Unii Europejskiej? Pan wspominał, że niektóre państwa mogą się dogadać, bo nie czują tego zagrożenia. No ale na przykład Brytyjczycy są bardzo oddaleni od Rosji, a tymczasem dość namacalnie poczuli to, na co stać jest Rosjan. Chodzi mi na przykład o Skripala. Brytyjczycy to jest tak jak Stany Zjednoczone, mocarstwo morskie, więc ono ma interesy jak gdyby poza tylko i wyłącznie swoim terytorium. W tym sensie patrzy na Rosję z bardziej globalnej perspektywy. Natomiast jeśli mówimy o Czechach, to rzeczywiście to jest sytuacja wyjątkowa, bo relacje czesko-rosyjskie od XIX wieku były bardzo dobre. Czesi się wpisywali w różne pansłowiańskie pomysły rosyjskie. Czesi zasadniczo nie znali, tylko w czasach sowieckich, ale wcześniej okupacji rosyjskiej nie znali, oni bardziej austriacką. Więc oni nie przyjmowali takiego ostrego kursu. Natomiast Rosjanie, jeśli dobrze czytamy, i prawdą jest to, że oni brali udział
w wysadzeniu amunicji, fabryki amunicji na tym terenie, no to też wiadomym jest, że Czesi są dosyć ważnym producentem uzbrojenia. I jeśli ta działalność była nakierowana na to, ażeby to nie zostało sprzedane Ukrainie, no to mamy do czynienia ze strony rosyjskiej z jasnym sygnałem. Nie można, nie każdy kraj, który będzie pomagał militarnie Ukrainie, zostanie ukarany. Natomiast jeśli mówimy o stronie czeskiej, no to oni mogli to przełknąć i nie ogłaszać tego sobie ani światu, że coś takiego miało miejsce. Ale poszli na ostro, to znaczy ogłosili, poszli bardzo radykalnie, wydalając tych dyplomatów, reagują gdzie się da i jak się da. I to jest działanie chociażby z polskiego, czy ukraińskiego, czy w ogóle środkowoeuropejskiego punktu widzenia dobre. To znaczy, że Rosjanie tracą jak gdyby kolejny przyczółek. Oni nie mieli do tej pory aż takich zatargów z Pragą. Nagle okazuje się, że nie Warszawa, a Praga staje w takiej wizerunkowej, czy też medialnej, czy też politycznej konfrontacji z Kremlem. Tam też jest jeszcze wątek bułgarski, bo ten skład należał do bułgarskiego handlarza bronią i tam też jest lekkie poddenerwowanie w samej Bułgarii, jeśli chodzi o tą sytuację związaną z wysadzeniem tego składu amunicji. To też kolejny kraj, który jest w tej koalicji, nazwijmy ją w ten sposób, antyrosyjskie, na ten moment oczywiście. No tak, no wydawało się, że Bułgaria ma zdecydowanie prorosyjskie konotacje, natomiast w tej sytuacji i tu się pojawia napięcie. No to mówię, wbrew temu, że to niepokoi, no niepokoi napięcie militarne zawsze, ale z punktu widzenia takiej geopolityki, w jakiej my jesteśmy, to już nie Polska jest na tym pierwszym zwarciu, tylko inne kraje i to jest dobre. Bo Rosjanie do tej pory starali się wyizolować, oprócz tam Ukrainy, wyizolować z krajów zachodnich, z krajów Unii, czy z krajów NATO, Polskę, bo na relacjach z nią im nie zależy, im zależy na relacji z Niemcami czy z Francją, i atakować, gdzieś tam wspierać też ataki niemieckie za pośrednictwem Brukseli, uderzać równomiernie, przez co spokojnie można było dalej działać i kreować też pewien wizerunek twardego kraju, który z radziecką Polskę może tu zaatakować. Natomiast dzisiaj jest to wielowektorowe już w tej chwili i z naszego punktu widzenia wbrew wszystkiemu jest lepiej niż kiedyś. No tak, ale też dzisiaj można to też odczytać, że to było wiadomość wysłana do Warszawy z Moskwy. Podczas tego wystąpienia przed parlamentem Władimir Putin powiedział, że kraje Zachodu ignorują fakty związane z przygotowaniem do zamachu stanu na Białorusi i planami zabicia jej przywódcy Aleksandra Łukaszenki. No i tutaj białoruskie służby sugerowały, że w ten zamach mogły być zamieszane także, mogła być zamieszana Polska ze Stanami Zjednoczonymi i ten zamach miał być dokonany rękoma białoruskiej opozycji. No cóż, no to ja nie powiedziałem, że Polska nie będzie atakowana, tylko nie jest jedynym krajem, z którym jest ta konfrontacja i to jest raczej taka, no, spekulacja Putina i Łukaszenki, wymysł, którym nie ma twardych rzeczy, to tylko propagandowa wojna. Natomiast z Czechami, no to już to ma bardzo ostry wymiar dyplomatyczny i polityczny. No będziemy to niewątpliwie obserwować, co się dzieje i na granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale także to, co dzieje się w Europie, jak Europa będzie stawiała czoła tym wyzwaniom, jakie tutaj szykuje nam wszystkim Władimir Putin. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru był pan profesor Mieczysław Ryba, profesor Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę. Na kolejne nasze spotkanie w Polskim Punkcie Widzenia zapraszam już jutro o godzinie 21:40 z panem Bogiem.